Siemanko, z tej strony Czoklet, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w Game Dev Tycoon. W pierwszym odcinku z nowej serii dzisiaj będziemy sobie tworzyć studio, które tworzy gry komputerowe i będziemy tworzyć gry komputerowe, a raczej wy będziecie tworzyć te gry komputerowe ze mną. Dlaczego gry komputerowe? Ponieważ z bycia youtuberem niestety nie da się zarobić na chleb, więc wiecie, tworząc na przykład takiego nowego Fortnite'a, to myślę, że wtedy można na chlebek już zarobić, więc od dzisiaj rzucam pracę youtubera i zostaję twórcą gier komputerowych. Mam nadzieję, że wy razem ze mną. Tak więc, przypomnę wam tylko, że tą grę albo jakąkolwiek inną możecie sobie kupić na g2.com, a z kodem CZOKLET będziecie mieć 3% zwrotu, więc zapraszam, link macie w pierwszej linijce opisu. Okej, zanim rozpoczniesz zabawę, musisz wymyślić nazwę dla swojej firmy. Jakby nazwać naszą firmę? Słuchajcie, jest Electronic Arts, czyli EA, jest Ubisoft, jest na przykład Epic Games. Myślę, że jeśli nazwiemy naszą firmę coś tam Games, to byłoby fajnie. Jeśli nazwiemy ją po prostu Chocolate Games. Wiecie, bo czoklet. Rozumiecie? Imię gracza oczywiście, czoklet. No i co? Możemy sobie wylosować naszego ludzika, albo możemy sobie stworzyć własnego. No dobra, poczekajcie, jakie mamy tutaj w ogóle włosy? Czy mamy jakieś fajne? Chyba nie. Mamy do wyboru... No to takie zwykłe włosy, wiecie, nie ma żadnego problemu. Tylko jakiś fajny może sweterek sobie weźmy. Nie ma też żadnych fajnych, ciekawych sweterków. No dobra, niech będzie taki. Ogólnie, zobaczcie, to są bardzo stare czasy, ogólnie. Ponieważ już grałeś tą grę w nowej rozgrywce, możesz użyć wszystkich uprzednio zdobytych podpowiedzi. Czy chciałbyś zaimportować do gry wszystkie wcześniej zdobyte podpowiedzi? Tak. Tu już, zobaczcie, robiłem bardzo dużo różnych dziwnych, gier. No dobra, zacznijmy może w miejscu zapisu numer 5. No i tak, jesteśmy w naszym garażu, musimy zrobić naszą pierwszą grę. I w takim razie, jak to się robiło? Klikało się na komputer, już kompletnie zapomniałem. Gra numer 1, słuchajcie. I chciałbym, żeby ta seria polegała na tym, że wy w komentarzach, możecie nawet już teraz w komentarzu, dawać tematy do gier, a ja będę te gry tworzył i będziemy testowali, czy te gry dobrze działają. Tak więc, uwaga, pierwszą grę zrobię ja. Pierwsza gra niech będzie coś w stylu Mario. Chciałem zrobić taką platformówkę. Albo coś w stylu RPG. Jeśli jest Mario, to my zrobimy... Pario. Niech będzie Pario. To będzie nasza pierwsza gra. I zobaczcie, mamy do dyspozycji różne tematy. Akurat, no my w tym momencie wylosowaliśmy trochę słabo tych tematów. Niech to będzie tajemnice. Niech będzie gra przygodowa i niech będzie... I na co tworzymy? Zobaczcie, to jest ciekawa sprawa. Możemy tworzyć albo na G64, czyli taki coś w stylu takiego bardzo wczesnego komputera, albo na peceta. Przy czym, jak pewnie tutaj widzicie, na G64 koszt tworzenia gry jest dużo większy i jest popularniejsza ta konsolka, raczej ta gra, niż PC, więc myślę, że jeśli zrobimy w tym momencie gierkę na G64, to będzie spoko. Zainwestujemy naszą gotówkę, mamy mało kasy, więc musimy spróbować. Idziemy dalej. Grafika tekstowa czy grafika 2D? Myślę, że skoro to jest przygodowa z tajemnicami, to możemy na razie zrobić grę tekstową. To jest nasza pierwsza gra, to są lata 80. prawdopodobnie. No i widzicie, mamy różne etapy tworzenia gry. Zaraz wam to wszystko wytłumaczę. Jeśli oczywiście tej gry wcześniej nie widzieliście, jeśli już widzieliście, to w sumie będę się tylko powtarzał. Ale myślę, że całkiem sporo osób o tej grze jeszcze nie widziało. No dobra, ale samouczek nam jest kompletnie niepotrzebny. Możecie go sobie zastopować i poczytać. I teraz tak, zobaczcie. Musimy rozdzielić, na czym chcemy się skupić w tej grze. Czyli, czy chcemy się skupić na silniku, na rozgrywce, czy na opowieści. W tego typu grze ja bym się skupił na maksa na opowieściach. Bo to jest gra przygodowa, więc musimy, wiecie, musi być super fabuła. Okej, etap pierwszy.
I zobaczcie, tu mamy pasek postępu. Jejku, ja już nie chcę tego samouczka. Come on, czy da się go wyłączyć? I zobaczcie, tu powstają błędy. Oczywiście każda gra będzie miała błędy. I jeśli chodzi o błędy, to możemy zrobić tak, że wypuszczamy grę bardzo szybko, ale z błędami. Albo wypuszczamy grę z opóźnieniem, ale naprawimy wszystkie błędy, więc to jest ciekawe. No i tak, co nas tu obchodzi? Dialogi, poziomy czy sztuczna inteligencja? Sztuczna inteligencja nas kompletnie nie obchodzi. Dialogi są bardzo ważne. No i projekt poziomów myślę, że też jest całkiem ważny. Idziemy dalej. I jest, zobaczcie, są jeszcze dwie rzeczy. Design i technologia. Design to jest po prostu jak gra wygląda, technologia to jak jest skonstruowana gra. A badania pozwalają nam chyba odblokowywać nowe tematy i tak dalej. I rozwijać naszą firmę. Dobra. I teraz tak. Czy potrzebujemy projekt świata, grafikę czy dźwięk? Zobaczcie, te plusiki na dole to są podpowiedzi. Podpowiedzi odblokowałem z poprzednich, z mojego poprzedniego grania w tą grę. Więc już wiem, że na przykład projekt świata w takiej grze jest bardzo ważny, grafika też jest bardzo ważna, tylko to będzie gra tekstowa, więc w sumie to chyba nam niekoniecznie będzie cokolwiek tutaj pomagało. Ale okej. Zobaczmy naszą pierwszą grę. No i przypominam, piszcie w komentarzu pomysły na wasze gry. Tytuł, temat i rodzaj gry. O, w ten sposób. Okej, kliknij przycisk zakończ, aby skończyć grę. Ale my tu poczekamy, zobaczcie. Musimy naprawić błędy. Okej, zero błędów, zakończ. Moi drodzy, nasza pierwsza gra. Nasza pierwsza, pierwsiutka, pierwsiutka gra, więc... Mam nadzieję, że zdobędzie jak najlepsze recenzje. Uwaga. To są na razie punkty doświadczenia. Wydajemy grę. Uwaga. Pyk. Twoja gra jest już ukończona, zostanie opublikowana. Wkrótce powinniśmy zobaczyć wyniki sprzedaży oraz recenzje. Czekamy. Kciuki. Recenzja. Uwaga. Bardzo dobra gra. Znaczy dobra gra. Całkiem spoko. Podoba mi się. 6 na 10. Spoko. 7. Słuchajcie, bardzo dobra gra. Pierwsza gra dostała 7 na 10. A ci mi dali 4. Nie lubię tego. Po wydaniu gry możesz poświęcić trochę czasu na analizę swojego dzieła, wygenerowania raportu. Takie raporty to świetny sposób na uzyskanie punktów badań oraz względu do tego, jakie błędy popełniłeś. Aby wygenerować raport o grze, zamknij tę wiadomość, kliknij na ekranie. Stwórz raport o grze. O Pario. Robimy raport. Gra Pario zebrała pozytywne oceny. Po tak dobrym starcie firma Chocolate Games może szybko zyskać nowych fanów. Okej. Raport nam się robi. I zobaczcie, tu mamy pokazane ile sztuk zostało sprzedanych. 7200 sztuk. Okej. Mamy 66 tysięcy, zebraliśmy. Czyli słuchajcie, myślę, że zaraz trzeba będzie zrobić nową grę. Zobaczymy ile, czy w ogóle mamy jakieś nowe odblokowane. W ogóle jak się odblokowywało, muszę zaraz zerknąć. Czekajcie sekundę. Dzięki grze Pario firma Chocolate Games pobiła swój rekord sprzedając ponad 10 tysięcy egzemplarzy. To prawdziwy kamień milowy w rozwoju dewelopera. Okej. Mamy raport. Czyli projekt świata to jest bardzo ważna rzecz w takiej grze, no ale to już chyba wiemy. Mamy 121 tysięcy, musimy to zainwestować koniecznie w grę, jakąś kolejną. I teraz zobaczcie, mając 22 punktów badań, możemy zobaczcie, jakiś nowy temat odblokować. Średniowiecze, historia alternatywna, muzyka, historia. Słabe te tematy. No dobra, to może średniowiecze powiedzmy. Rozpocznij badanie, niech nam odblokuje nowy temat i zaraz odblokujemy sobie jeszcze jeden temat. Może będzie tym razem jakiś bardziej ciekawy i robimy nową grę, słuchajcie. Robimy dzisiaj jeszcze kolejną nową grę. Od następnego odcinka już będziemy robić wasze gry. Badanie ukończone. Mamy temat średniowiecze. Więc czy możemy sobie teraz... kolejny temat odblokować. Szpital. To nam nie pomoże. Dobra, w takim razie słuchajcie. Albo odblokujmy szpital, to może kolejne już będą zupełnie nowe.
to ja zrobię tak. Odblokuję szpital. Pyk. Odblokuję szpital tylko po to, żeby odblokowywały nam się potem kolejne. Więc ciach. Niech to nam się zrobi. I startujemy z nową grą. Powiem wam, 20 tysięcy sztuk gry sprzedaliśmy. To jest super sprawa, naprawdę. Stwórz nową grę. Uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga. Kolejna gra. Tym razem będzie coś ze średniowieczem. Czyli moją ulubioną grę, jeśli chodzi o średniowiecze, to było Knights and Merchants. Czyli ta gra się nazywała Knights and Merchants. Rycerze i kupcy. Tak się ta gra nazywała, przetłumaczyłem na polski. Więc teraz nazwiemy grę... Wojownicy i sprzedawcy. Wiecie, nie rycerze i kupcy, tylko wojownicy i sprzedawcy, bo oczywiście prawa autorskie zobowiązują. Wybierz temat. Uwaga, średniowiecze. Wybierz gatunek. RPG może. To była gra RPG, czy to była strategia? RPG. Niech będzie średniowiecze i RPG. Wybierz platformę na peceta. RPG. Ogólnie RPG jakoś super ekstra nie lecą. Więc spróbujmy dalej na G46. No, G46, na G64. I dajmy tym razem grafikę 2D, bo stać nas, hajs się zgadza. Mówiłem wam, że zobaczcie, zrobiliśmy grę tekstową, mamy 141 tysięcy. Po co robić filmy na YouTube'a? No przecież można robić gierki w 2D. Rozpoczynamy grę. Uwaga, pierwszy błąd się pojawił. I teraz tak, rozgrywka nas bardzo interesuje. Opowieść też nas interesuje. Myślę, że to mogłaby być nasza jakby... nasz element jakby rozpoznawczy, że mamy super epicką fabułę w tych wszystkich grach. Okej. Tu możemy sobie wszystko już odkliknąć. To też możemy sobie odkliknąć. No i tak. Punkty badań, słuchajcie, wykorzystamy na nowy silnik gry. A póki co projekt poziomów nas interesuje. Dialogi troszeczkę mogą zejść. Sztuczna inteligencja też może troszeczkę być w dół. Lecimy dalej. Najnowsze badania rynku sugerują, że Govodor G64 sprzedaje się lepiej niż inne komputery osobiste. Niska cena, lepsza dostępność i możliwość dostosowywania konfiguracji sprzętowej sprawiły, że konsumenci preferują właśnie tą platformę. Czyli po prostu lepiej jest, innymi słowy, lepiej jest robić gry na ten komputer, na to G64 niż na pecety. Czyli dobrze robię, bardzo dobrze robię. Więc tak. Projekt świata, grafika, dźwięk. Zostawiamy tak jak jest. Lecimy. Wojownicy and sprzedawcy. Gierko, proszę, bądź najlepszą grą, jaka istnieje na rynku. Niech to będzie 10 na 10. Niech to będzie 10 na 10. Proszę, ja chcę tą grę, żeby była 10 na 10. Silnik, rozgrywka, opowieści, zadania, dialogi, projekt poziomów, sztuczna inteligencja. Kurczę, jak ja tutaj mocny progres zdobywam. Zobaczcie, jak mi te paseczki do góry lecą. Wydajemy grę. Wojownicy and sprzedawcy. I... pierwsze recenzje? Trzymamy kciuki. I... a... o! Okej. Nie jest tak źle. Wyszło dużo lepiej niż się spodziewałem. W takim razie, jak się będzie sprzedawała? To jest najważniejsze. Sprzedaż, 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 sprzedaż. Pieniądze, pieniądze. Już brzmi jak jakaś wielka firma komputerowa, nie? EA Games albo coś, zaraz jakieś lootboxy dodam i tak dalej. Krążą plotki, jakoby japońska firma Nintendo miała w planach produkcję własnej konsoli. Nintendo zasłynęło z szeroko znanej gry pod tytułem Donkey King. Okej, oczywiście chodzi o Nintendo i Donkey Konga. Donkey Kong, Donkey Kong. Wielu ekspertów sądzi, że konsola japońskiej firmy nie odniesie sukcesu. Nie, mimo to nie możemy się doczekać, by zobaczyć, co Nintendo nam zaprezentuje. Nie, Nintendo, co to za firma w ogóle? Popularna jakaś? Co? O co chodzi? Moi drodzy, mamy 178 tysięcy. 185 tysięcy.
203 tysiące! Okej. No spoko. 225 tysięcy. No spoko. Okej. To mi się podoba. Muszę powiedzieć, że to jest całkiem spoczko rozgrywka. Dobra, dziś Nintendo potwierdziło krążące od jakiegoś czasu pogłoski i ogłosiło, że na początku przyszłego roku wypuści na rynek nową konsolę o nazwie TES. Konsola obsługuje gry na kartridżach oraz posiada niepowtarzalny kontroler. Pod koniec roku, mamy 11 miesiąc, czy możemy już teraz na przykład zacząć robić gierkę na Nintendo? Czy jeśli teraz zacznę robić gry na Nintendo, to czy będę mógł ją opublikować? Poczekajcie, poczekamy chwilę. Na początku roku niech Nintendo wejdzie do sprzedaży. Albo czekajcie, może jest taki temat. Co można na Nintendo, z jaką gierkę? Legenda o... O królewnie? I niech będzie legenda o królewnie, Legend of Zelda. Prawa autorskie. Może taki być tytuł gry, myślę. Mam nadzieję, że wy zaproponujecie jakieś fajniejsze tytuły. Wybierz temat. Tajemnice, transport, hakowanie, obcy. Ojejku. To nie. To może... nie będzie szpital. Albo nie będzie szpital. Daleko odnoszy. Szpital. Wybierz gatunek. Symulacja? Wybierz platformę. Aha, nie możemy zrobić na Nintendo. Ale wiecie co? Spróbujemy, jak wyjdzie, jak popularna będzie gra, gdy zrobimy ją na peceta, okej? To jest test. A po tej grze ewentualnie w następnym odcinku, jak już wyjdzie Nintendo, czyli NES, czyli tak jakby to jest Pegasus, jakbyście nie wiedzieli, zobaczymy, jak to będzie wtedy wyglądało. Dobra, grafika 2D. Jestem po prostu ciekawy, czy na pececie da się zrobić dobrą grę. Silnik i rozgrywka nas tutaj interesuje bardzo. Opowieści bardzo mało, bo to jest symulacja. W symulacji opowieści nie są aż tak ważne. Lecimy. Inwestujemy, tworzymy, design, technologia, proszę bardzo, to będzie najlepsza gra na świecie. Sztuczna inteligencja, jep. Projekty poziomów, jep. Dialogi, w sumie dialogów to może w ogóle nie być w tej grze. Okej. Lecimy. Widzę, że całkiem sporo błędów mamy. 3 błędy, 5 błędów. Może dlatego, że pierwszy raz robimy na tą grę, na tą konsolę. Na konsolę, na PC, czyli to nie jest konsola w sumie. Uwaga. Ustawiamy tak. I... 6 błędów? 7 błędów? 9 błędów? O kurde. Hardkorowo trochę. Musimy się błędów pozbyć. 3, 2, 1... Okej. Okay. Moi drodzy, daleko odnoszy. Symulator szpitala. Czy coś nam to pomoże? Czy coś to zmieni? Wydaj grę. Uwaga. Recenzje. 100%. 10 na 10. Nie pykło. Dzisiaj zadebiutuje konsola TES. Skoro dzisiaj zadebiutuje konsola TES, to ja wam powiem, że na konsolę TES trzeba będzie zacząć robić jakieś nowe gry. O, i mamy zlecenia, to jest spoko, spoko sprawa. Ale nasza gra nie zrobiła zbyt dobrze. Ale to jest spoko rzecz. Możemy teraz robić gry na zamówienie różnych firm. Nie wiem, czy teraz. Tak, można znaleźć zlecenie. Ale moi drodzy, myślę,
że na tym możemy skończyć ten pierwszy odcinek z tej serii. Mam nadzieję, że wam się taka seria podoba. Uwielbiałem oglądać, szczerze wam powiem, Game Dev Tycoon u na przykład u Roya. Chyba Royo robił serię, ale to chyba 3 czy 4 lata temu. I dlatego tą grę kupiłem, dlatego w tą grę grałem. Mam nadzieję, że niektórzy z was może, którzy o tej grze nie słyszeli, też wam się ta gra spodoba. No i co? Mamy 253 tysiące, 245 tysięcy złotych. Myślę, że zainwestujemy to w kolejnym odcinku w jakąś epicką grę. Pamiętajcie, w komentarzu piszcie pomysły na gry. Z tych tematów, które mamy dostępne, połączcie je jakoś w taką super epicką grę i będziemy robić wasze pomysły. No to co? Myślę, że to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!